Pobiegli to mało powiedziane. Kilkaset osób w minioną sobotę spotkało się, by przybić piątkę 6-letniej Ani, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Zespół kokaina. Połączenie opóźnionego rozwoju, niestety z mocno przyspieszonym starzeniem. Choroba neurodegeneracyjna, takie gaśnięcie. Dziewczynka starzeje się w przyspieszonym tempie i zamiast rosnąć, maleje. W styczniu kończy 6 lat, ale ma wzrost dwulatki, wagę rocznego dziecka i główkę 5-miesięcznego. Ma problemy z motoryką i odczuwaniem. Nie chodzi i ledwo mówi. Perspektywy, jeśli nie zaczniemy leczyć, są bardzo niedobre. Choroba jest niezwykle rzadka i dotyka 1 na 2 miliony osób, przez co leczenie jest niezwykle trudne. Co gorsza, odmiana zespołu, która spotkała Anię, nie dotknęła nikogo innego na całym świecie. To jeszcze bardziej utrudnia leczenie. Na całym świecie znajduje się tylko jedna klinika, w której możliwe jest poddanie Ani leczeniu. Znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Klinika, do której jedziemy już w poniedziałek, bo nam się udało zebrać na pierwszy etap leczenia, leczy z sukcesem już 2 dzieci z zespołem kokaina. Co to znaczy sukcesem? To znaczy, że dziewczynce po pierwszej dawce wróciła funkcja chodu. Dzieciaki mówią prawie pełnymi zdaniami. No i życie przedłużone statystycznie 2 razy. Pierwszy zabieg to około 30 tysięcy dolarów, a każdy następny to 15 tysięcy. Trzeba je powtarzać co pół roku. Starosolskich na to nie stać. Na samą rehabilitację wydają w ciągu roku około 30 tysięcy złotych. Dlatego też lokalne stowarzyszenia, fundacje i grupy społeczników tworzą akcje, mające nieść pomoc dla chorej Ani. Dziś biegamy dla 6-letniej małej Ani z Gliwic. Oprócz biegu przygotowano szereg towarzyszących atrakcji, jak wypiekanie babeczek, zajęcia z zakresu judo i samoobrony, występy artystyczne młodzieży z gliwickiego MDK-u, Zabrza czy Knurowa oraz zakończoną sporym sukcesem zbiórkę nakrętek. Nie zabrakło również atrakcji dla żądnych adrenaliny biegaczy. Mimo ogromu atrakcji towarzyszących wydarzeniu, uczestnicy nie stracili energii i pokazali, jak przybija się piątkę w Gliwicach. Rozgrzewka przed biegiem, później grupowe zdjęcie. A ustawimy się wszyscy gdzie? Ustawimy się, słuchajcie, na starcie. Czyli dajemy czadu. Czy jest z nami Jarosław Kuchta? Nie! Brawo, Jarek! A po rozgrzewce czas na bieg. Przeżyjmy to jeszcze raz. Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec, Bytom, Warszawa. Michał Czaplicki, Telewizja Imperium.